Witajcie moi drodzy ósmoklasiści. Niestety nie możemy zobaczyć się w szkole osobiście, dlatego będziemy spotykali się od czasu do czasu poprzez zdalne możliwości. Przed nami egzamin ósmoklasisty. Warunki domowe to świetne warunki, aby się do niego przygotować. Mam nadzieję, że obiło wam się już o uszy, że nauka matematyki to najlepsza broń na koronawirusa. Także w trosce o wasze zdrowie, a poważnie mówiąc w trosce o to, abyście napisali jak najlepiej ten egzamin, chciałbym, abyście poświęcili odpowiednią ilość czasu na powtórki. Stąd prosiłem o rozwiązanie zestawu pierwszego z podręcznika. Mam nadzieję, że już go samodzielnie dawno temu wykonaliście. Ten filmik jest po to, aby po pierwsze sprawdzić odpowiedzi, bo niestety książka zawiera błędy w odpowiedziach, a po drugie, aby przypomnieć sobie, utrwalić pewne wiadomości z zamierzchłych czasów, które rzeczywiście mogły już dawno temu umknąć. Jak to sobie wyobrażam? Będziecie dostawali do rozwiązania zestawy zadań z podręcznika. Tak, wiem, jest ich troszkę, ale damy radę. Kto jak nie my? Wy próbujecie je sami rozwiązać w oczekiwaniu na zamieszczenie przeze mnie filmiku. Jak tylko filmik się pojawi, sprawdzacie z nim swoje rozwiązania. W tych zadaniach, gdzie są problemy i błędy, próbujecie ogarnąć, o co chodzi w zadaniu z moją pomocą. Wiem, że jakość filmików może nie jest powalająca, ale mam nadzieję, że spełnią one swój główny cel. Prośba do was. Pracujcie uczciwie. Samodzielnie róbcie jak najwięcej zadań. Ja chcę wam naprawdę w tym skutecznie pomóc, ale pamiętajcie, że 50% sukcesu leży po waszej stronie. Dajcie z siebie naprawdę, naprawdę wszystko. W tym filmiku krótka powtórka z liczb wymiernych. Proszę o rozwiązanie tego zestawu tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Dopiero potem sprawdzajcie swoje rozwiązania. Bardzo ważne jest to, aby samemu najpierw spróbować. Przynajmniej spróbować. Powodzenia i lecimy z tematem. Zadanie pierwsze. W zadaniu pierwszym pytają nas, które działanie zostało wykonane błędnie. Mamy tutaj cztery działania, tak? Jesteśmy tutaj w stanie jak najbardziej je wykonać. Spójrzmy na rozwiązanie. Pierwszy przykład. 2/3 odjąć 0,6 w okresie. No tak, to jest jak najbardziej równe 0, z tego względu, że 2/3 to jest właśnie 0,6 w okresie. Tutaj w rameczce obok rozpisałem dwa podstawowe ułamki okresowe, które warto tutaj potrafić na pamięć zamieniać na ułamki zwykłe. 0,3 w okresie to jest 1/3, 0,6 w okresie to są 2/3. Oczywiście jak tego zapomnimy, zawsze możemy sobie rozpisać to działaniem pisemnym, tak, 2 podzielić na 3, na pewno wyjdzie 0,6666 i tak dalej, prawda? Będziemy mieli nieskończoność tych szóstek, tak? To, że szóstka jest w okresie, oznacza, że ona się cały czas tutaj powtarza po przecinku. W takim razie w pierwszym przykładzie odejmujemy to samo od tego samego, tak? Bo 2/3 to jest właśnie 0,6 w okresie, tak? Czyli, a 0,6 w okresie to są właśnie 2/3, czyli 2/3 minus 2/3 to jest właśnie 0, czyli to działanie jest jak najbardziej wykonane poprawnie. Lecimy w takim razie dalej, bo my szukamy błędnego działania. Pod punkcie B mamy dzielenie. 1/8 podzielona przez 2. Pamiętamy, że aby podzielić ułamki, pierwszy ułamek przepisujemy, zatem 1/8 jest przepisana. Dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność drugiego ułamka, czyli zamieniamy tutaj dwójkę na jej odwrotność, czyli na 1/2. I teraz mamy 1/8 razy 1/2, tak, mnożenie dwóch ułamków, czyli licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 1 razy 1 to 1, 8 razy 2 to 16. Otrzymujemy 1/16. W poleceniu była 1/4, czyli widzimy, że tutaj jak najbardziej to działanie zostało źle wykonane, więc jest to poprawna odpowiedź, bo właśnie błędnej odpowiedzi szukaliśmy. Kontrolnie sprawdźmy jeszcze C i D. W przykładzie C znów jest dzielenie ułamków, czyli zasada podobna. Pierwszy ułamek przepisujemy 1/4, dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność drugiego ułamka. Odwrotnością jednej i drugiej są 2/1, czyli mamy 1/4 razy 2/1. Możemy skrócić czwórkę z dwójką przez 2, zamiast dwójki mamy jedynkę wtedy, zamiast czwórki mamy dwójkę, tak? Czyli 1 razy 1 to 1, 2 razy 1, 2, otrzymujemy 1/2, czyli jak najbardziej zgadza się z tym wynikiem, który był podany w poleceniu. No i D, banał, tak, trywialne, 0 razy 5 równa się 0. Oczywiście zawsze jak mnożymy przez 0, wychodzi nam liczba 0, czyli to działanie też jest jak najbardziej wykonane poprawnie. Zatem, które działanie zostało wykonane błędnie? No właśnie odpowiedź B, która jest poprawną odpowiedzią w tym zadaniu. Zadanie drugie. Treść. Rozwinięcie dziesiętne liczby 6 i 11 jest równe 0,54 w okresie.
po zaokrągleniu tej liczby do części setnych otrzymamy. No i mamy oczywiście 4 odpowiedzi. To zadanie jest bardzo wygodne z tego powodu, że od razu mamy zamieniony ułamek zwykły, czyli 6 jedenastych, na ułamek okresowy. Nie musieliśmy tego sami robić, czyli nie trzeba było wykonywać dzielenia pisemnego, 6 podzielić na 11, tak, i szukać samemu tego okresu. Popatrzmy na rozwiązanie. 0,54 w okresie, tak? To oznacza, że 54 cały czas okresowo powtarza się po przecinku, tak? Mamy tutaj rozpisane 0,54, w okresie to jest 0,54, 54, 54 i tak dalej. I teraz tak, my chcemy zaokrąglić tą liczbę do części setnych. Skoro do części setnych, no to zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku, tak? Czyli liczymy, mamy przecinek, dwie cyferki po przecinku, czyli mamy 54, tak? Pamiętamy, do części setnych setkę kojarzymy z dwoma zerami, dlatego są dwa miejsca po przecinku. Jakby było na przykład do części tysięcznych, no to zaznaczylibyśmy trzy cyferki po przecinku, tak? Bo tysiąc ma trzy zera. Do części dziesiątych, no to do jednego miejsca po przecinku, tak? Do pierwszego miejsca po przecinku, z tego względu, że dziesiątka ma tylko jedno zero. Okej, tutaj wróćmy do zadania. Mamy części setne. Skoro części setne, zaznaczamy sobie te dwa miejsca po przecinku. Dwa miejsca po przecinku to jest 54. I teraz tak, są dwie opcje. Możemy przybliżyć albo z niedomiarem, czyli zostawić to, co jest, czyli 0,54, albo z nadmiarem, czyli do tego, co mamy, dodać 1. I teraz tak, jak to sprawdzaliśmy? Patrzyliśmy zawsze na cyferkę, która występowała po tym zaznaczeniu, które tutaj zrobiłem, tak? Czyli po dwóch miejscach po przecinku wystąpiła cyfra 5. I zasada jaka była? Tam, gdzie były cyferki od 0 do 4 włącznie, czyli 0, 1, 2, 3, 4, przybliżaliśmy z niedomiarem, czyli jak tutaj by się pojawiło 0, 1, 2, 3 lub 4, no to zostawimy 0,54. Z kolei, jeżeli mamy cyferki od 5 do 9, tak, czyli mamy 5 do 9, czyli 5, 6, 7, 8, 9, przybliżamy z nadmiarem, czyli do 54 musimy dodać 1. No i właśnie tutaj mamy taką sytuację. Jest piątka otoczona w kółeczko, tutaj tak, skoro za 54 kolejną cyfrą tego rozwinięcia dziesiętnego jest piątka, zatem musimy przybliżyć to z nadmiarem, czyli przybliżeniem tej liczby jest 0,55, czyli odpowiedź C jest poprawną odpowiedzią w tym zadaniu. Czas na zadanie trzecie. W zadaniu trzecim dalej mamy do czynienia z ułamkami okresowymi. Przeczytajmy polecenie. Rozwinięcie dziesiętne liczby 8,185 jest równe 0,0432 w okresie. Pytanie brzmi, na siódmym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się, która tutaj z wymienionych cyfr? 0, 2, 3 czy 4? Spójrzmy na rozwiązanie. Siódme miejsce po przecinku, myślę, że żaden problem, żeby rozpisać tą liczbę nawet do większej ilości miejsc po przecinku. Tutaj pamiętamy o tym, że skoro tylko liczba 432 jest w okresie, to tylko ta liczba 432 powtarza się dalej, tak? Ta liczba 0, która wystąpiła przed tym okresem, występuje tylko raz, czyli występuje tylko na pierwszym miejscu po przecinku, natomiast kolejne cyfry po przecinku to na zmianę 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2 i tak dalej. I teraz tak, mamy rozpisaną tą liczbę, zaznaczyłem tutaj siódme miejsce po przecinku, tak? Czyli liczymy, mamy przecinek i liczymy 7 cyferek po przecinku, tak? Widzimy, że na siódmym miejscu po przecinku jest liczba 2, tak? Jest cyferka 2, w takim razie to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Zadanie czwarte. Ile liczb całkowitych ujemnych spełnia warunek, że x są większe od minus trójki? Całkowite ujemne, tak? Przypomnijmy, całkowite liczby to były takie, które nie posiadały przy sobie ułamków. Mogły być oczywiście zarówno ujemne, jak i dodatnie, tak? Czy na przykład minus 5, minus 4, 2, 8, 10, tak? Czyli te, które nie posiadają przy sobie ułamków. Czyli na przykład 10 i 1 druga już nie będzie liczbą całkowitą. Nas tutaj w tym zadaniu interesują liczby całkowite ujemne, czyli takie, które mają przy sobie znak minus i chcemy takie liczby, które są większe od minus trójki. Dla pomocy możemy sobie narysować oś liczbową, tak jak ja to zrobiłem.
zaznaczyć sobie tą minus trójkę i teraz zauważcie, że przy tej minus trójce jest takie kółeczko. Przypomnijmy, jaka była zasada dotycząca tych kółeczek. Tutaj chcemy liczby, które są większe od minus 3. Skoro większe od minus 3, no to absolutnie nie mogą być to liczby, które są równe też minus trójce, tak? Czyli w takim razie, aby to wyróżnić, oznaczyliśmy tutaj puste kółeczko, takie niezamalowane. W sytuacji, gdybyśmy mieli x-y, które są większe bądź równe minus 3, wtedy kółko byłoby zamalowane i liczylibyśmy jakby tutaj te liczby łącznie właśnie z tą minus trójką. No to tak, popatrzmy. My chcemy liczby całkowite ujemne, które są większe od minus 3. No to tak, minus trójki absolutnie wziąć nie możemy, bo minus trójka nie jest większa od minus trójki. Jakie są większe, czyli na prawo od minus trójki? No to mamy minus 2. I minus 1 tak naprawdę, tak? Później jest 0. 0 pamiętamy, że nie jest ani dodatnie, ani ujemne, czyli absolutnie nie bierzemy tutaj pod uwagę. A później już znajdują się tylko liczby, które są dodatnie, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, a nas interesują tutaj w tym zadaniu całkowite ujemne. Czyli jeszcze raz, całkowitymi ujemnymi, większymi od minus trójki, będzie tutaj tylko minus 2 i minus 1, czyli mamy łącznie w takim razie dwie takie liczby całkowite ujemne. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Zadanie piąte dotyczy systemu rzymskiego. W 1999 roku Polska stała się członkiem NATO. Wskaż zapis tego roku w systemie rzymskim. I tutaj dla powtórki rozpisałem 7 znaków, które używamy do zapisu w systemie rzymskim. I oznacza 1, V oznacza 5, X oznacza 10, L oznacza 50, C oznacza 100, D oznacza 500 i M oznacza 1000. I tutaj było takie ograniczenie, że tam, gdzie by wystąpiła jedynka, czyli jedynka występuje w literkach I, X, tak, bo tam mamy dziesiątkę, czyli jest jedynka z przodu, dalej przy literce C, tak, też jest jedynka z przodu i przy literce M też jest jedynka z przodu, to tych znaków można było użyć obok siebie maksymalnie 3 razy, czyli spójrzmy na odpowiedź A i B. No to widzimy, że tam literka C pojawiła się obok siebie 4-krotnie. No to absolutnie jest to niedozwolony zapis, czyli jak najbardziej tutaj te dwie odpowiedzi możemy już wykluczyć. Czyli albo C, albo D. No to tak, może zapiszmy sobie nawet tutaj tą liczbę 1999 w systemie rzymskim, tak po ludzku. Pamiętamy, że tutaj do zapisu musimy zawsze podzielić sobie tą liczbę na tysiące, setki, dziesiątki i jedności i osobno to zapisujemy, tak? Czyli tak, 1000, no to M. Potem mamy 900. Żeby zapisać 900, no to zapisujemy CM. Z tego względu C jest po lewej stronie, żeby zaznaczyć, że od 1000 odejmujemy tą setkę, tak? Bo 1000 odjąć 100 to jest właśnie 900, czyli mamy w takim razie zapis liczby 900 w postaci CM. Dalej mamy XC. XC to jest właśnie 90. Tutaj też na tej samej zasadzie. Od setki odejmujemy 10, bo właśnie 100 odjąć 10 to jest 90, czyli w takim razie ten X musi, czyli ta mniejsza liczba musi wystąpić po lewej stronie. I potem mamy dziewiątkę, tak? Na tej samej zasadzie od dziesiątki odejmujemy 1, czyli w takim razie musimy tą kreseczkę zapisać po lewej stronie X-a. Czyli widzimy, że tutaj odpowiedź C nam pasuje, tak? Jest tutaj wtedy ta odpowiedź prawidłowa. W odpowiedzi D jest zamieniona tutaj literka C z X-em, prawda? Tutaj CX oznaczałoby 110, czyli tak bez sensu tak naprawdę. Odpowiedź C jest prawidłowa. Tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, skreśliłem taki zapis IMM, bo niektórzy tutaj nie stosują tego zapisu na tego podziału na tysiące, setki, dziesiątki, jedności, zapisują na przykład, kombinują w takiej postaci, że na przykład zapiszą 2000 i od tego odejmą 1. No to MM to jest właśnie 2000 i z przodu napiszą kreseczkę, czyli to oznacza, że minus 1, czyli jest 1999. Absolutnie jest to zapis nieprawidłowy. Pamiętamy o tym, że w tym zapisie nie ma wtedy podziału właśnie na tysiące, setki, dziesiątki, jedności, czyli absolutnie ten zapis jest niedozwolony. Jedyny, który jest prawidłowy, to ten, który zapisaliśmy, ten, który jest właśnie w odpowiedzi C. Kolejne zadanie, w którym mamy do czynienia z systemem rzymskim. Jedna z podanych liczb zapisanych w systemie rzymskim jest liczbą pierwszą. Wskaż się. No i przy okazji tutaj możemy przypomnieć sobie, czy co to takiego była liczba pierwsza. Liczba pierwsza, tutaj zobaczmy w rameczkę, liczba pierwsza to była taka liczba, która miała tylko i wyłącznie dwa różne dzielniki. Jedynkę i samą siebie.
Najmniejszą liczbą pierwszą jest dwójka z tego powodu, że dzieli się tylko przez jeden i przez dwa. Są to dwa różne dzielniki, tak? Jedynka co prawda dzieli się przez jeden i przez samą siebie, ale to jest jeden i ten sam dzielnik, tak? A chodzi o to, żeby były dwa różne dzielniki i tylko i wyłącznie te dwa, żadne inne. Na przykład czwórka dzieli się przez jeden, przez cztery, ale również dzieli się przez dwa, czyli w takim razie ma więcej niż dwa różne dzielniki, zatem już nie może być liczbą pierwszą. No to tak, tutaj zacznijmy może od rozszyfrowania tych czterech liczb. Pierwsza liczba LXV kreska kreska to oznacza 67, LXV kreska 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 to jest 68, tak? Potem na tej zasadzie odczytujemy 69 i 70, tak? No to tak. Liczba 70. Na pewno liczba 70 dzieli się przez 10, bo na końcu ma 0, czyli w takim razie na pewno znaleźliśmy kolejny dzielnik poza 1 i 70, czyli na pewno nie będzie to liczba pierwsza. Dalej, 69. 69 będzie podzielne przez 1, będzie podzielne przez 69, ale będzie też podzielne na przykład przez 3, tak? Jesteśmy w stanie 69 podzielić przez 3, wychodzi 23, czyli jak najbardziej trójka jest dzielnikiem 69. Zatem, skoro jest więcej dzielników, nie może być to liczba pierwsza. W odpowiedzi B mamy liczbę 68. Na pewno dzieli się przez 1, dzieli się przez 68, ale skoro to jest liczba parzysta, to dzieli się na przykład również przez 2. Zatem też nie może być to liczba pierwsza, tak? Zatem liczbą pierwszą tutaj pozostaje nam w takim razie liczba 67 i rzeczywiście 67 dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie, czyli przez 67. Żadnych więcej dzielników naturalnych ta liczba nie posiada. Poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A. Zadanie siódme. Ile spośród liczb 1, 2, 1, 4, 3, 5 czy 13, 28 spełnia warunek, że ta liczba będzie się znajdowała pomiędzy 3 siódme a 5 siódmych? No i mamy wybrać tutaj odpowiedź, tak, czy będzie to jedna liczba, 2, 3 lub 4. No to sprawdźmy, rozpatrzmy sobie tutaj te wszystkie cztery liczby, te cztery przypadki. 1, 2. No to tak, żeby sprawdzić, czy 1, 2 znajduje się pomiędzy 3 siódmymi a 5 siódmymi, polecam tutaj sprowadzić sobie te wszystkie ułamki do wspólnego mianownika. Dla dwójki i dla siódemki wspólnym mianownikiem jest 14, czyli zobaczcie, po lewej stronie rozszerzyłem 1, 2 do części 14, tak? I te dwie skrajne wartości, czyli 3 siódme i 5 siódmych również do części 14. Czyli 1, 2 to 7 czternastych, 3 siódme to jest 6 czternastych, 5 siódmych to jest 10 czternastych. No i na końcu staramy się sprawdzić tą podwójną nierówność za pomocą tutaj wstawienia tych konkretnych liczb. Sprawdzamy, czy rzeczywiście zachodzi taka zależność. No to tak, w miejsce tego x-a wstawiamy tą liczbę, którą badamy, czyli tą jedną drugą, ale w tej postaci ze wspólnym mianownikiem, czyli 7 czternastych. No i sprawdzamy, czy 7 czternastych jest pomiędzy 6 czternastymi a 10 czternastymi. Jak najbardziej się znajduje, czyli 1 druga spełnia ten podany warunek. Dalej mamy 1 czwartą. No to na tej samej zasadzie szukamy wspólnego mianownika. Dla siódemki i dla czwórki tym wspólnym mianownikiem będzie 28. 1 czwarta to 7 28. I znowu te skrajne wartości 3 siódme i 5 siódmych też doprowadzamy do mianownika 28, czyli rozszerzamy przez 4. 3 siódme to będzie 12 24, natomiast 5 siódmych to 20 28. Czyli tak, mamy w takim razie znowu zależność, że 7 28 znajduje się pomiędzy 12 28 a 20 28. Oczywiście nie jest już tutaj to prawdą, tak, bo 7 28 jest mniejsze od 12 28, tak? A my chcemy, żeby było pomiędzy 12 28 a 20 28, czyli absolutnie jest to nieprawda. Czyli tą liczbę odrzucamy. Dalej mamy 3 piąte. No to w mianowniku tutaj znajduje się piątka, czyli wspólnym mianownikiem dla siódemki i dla piątki będzie 35. Czyli tak, 3 piąte to będzie, rozszerzamy przez 7, to będzie 21 35. 3 siódme i 5 siódmych rozszerzamy przez 5, tak żeby w mianowniku była liczba 35. 3 siódme to będzie 15 35, natomiast 5 siódmych to będzie 25 35. I sprawdzamy. Znowu wstawiamy tutaj w tej kolejności, której odpowiadają te konkretne ułamki. 21 35 jak najbardziej znajduje się pomiędzy 15 35 a 25 35, czyli ta nierówność podwójna jak najbardziej jest spełniona, czyli zaznaczamy tikiem. 13 28 to jest kolejna odpowiedź. No tutaj jest 28, no to rozszerzmy po prostu te dwa ułamki znowu tutaj do części 28. 3 siódme to jest 12 28, 5 siódmych to jest 20 28.
sprawdzamy, czy 13/28 znajduje się pomiędzy 12/28 a 20/28. Jak najbardziej widzimy, że się znajduje, czyli jak najbardziej tą liczbę również tutaj będziemy zaliczać do tych, które spełniają ten podany warunek. No to liczymy. 1/2 spełniła, 1/4 nie spełniła. 3/5 spełniło i 13/28 również spełniło podany warunek. Czyli mamy w takim razie trzy takie liczby, które spełniły podany warunek. Czyli zaznaczamy odpowiedź C. Zadanie 8. Odległość między liczbami minus 3,14 i 2,37 na osi liczbowej jest równa. Możemy sobie śmiało te dwie liczby zaznaczyć na osi liczbowej. Nawet nie chodzi tutaj o jakąś wielką dokładność, precyzję. Tak mniej więcej tutaj na pewno tutaj z uwzględnieniem tego, że 2,37 będzie znajdowało się po prawej stronie od zera, minus 3,14 po lewej stronie od zera. I teraz tak, chcemy tutaj zbadać odległość. Pamiętamy, że odległość zawsze musi być liczbą nieujemną, tak? Czyli dodatnią bądź ewentualnie zerem. Czyli odpowiedź A już absolutnie możemy odrzucić. Tam, gdzie odległość jest ujemna, zawsze takie odpowiedzi możemy już absolutnie sobie odrzucić. Teraz tak, chcemy zbadać odległość pomiędzy tymi dwoma liczbami. No to tak wnioskując nawet tutaj po tej osi liczbowej. Od minus 3,14 do 2,37 dzielą nas tak naprawdę tutaj odległości, które dzielą te konkretne liczby od zera. Czyli tak, odległość zera od 2,37 to jest właśnie 2,37. Z kolei odległość minus 3,14 od zera to są 3,14. Czyli wystarczy, że po prostu te dwie odległości dodamy. Jak dodamy te dwie odległości, to będziemy mieli właśnie odległość pomiędzy tymi liczbami, które nas tutaj interesują. No to dodajmy 2,37, czyli tą pierwszą odległość, dodać 3,14, czyli tą drugą odległość. No mamy w mianownikach 7 i 4, tak przypominam, że musimy w takim przypadku sprowadzić te dwa ułamki do wspólnego mianownika. Dla 7 i dla 4 wspólnym mianownikiem jest 28, czyli w takim razie pierwszy ułamek rozszerzamy przez 4, drugi rozszerzamy przez 7, tak? 2,37 to będą 2,12/28, z kolei 3,14 to będą 3,7/28. Dodajemy, tak, mamy już wspólne mianowniki, 2 plus 3 to 5. Dodajemy liczniki, 12 plus 7 to 19, mianownik pozostaje bez zmian, czyli mamy 5,19/28, czyli odpowiedź D będzie tutaj odpowiedzią poprawną. Tutaj jeszcze podałem taką alternatywną odpowiedź, także możemy tutaj skorzystać po prostu z definicji odległości, czyli polega ona na tym, że zawsze od liczby większej odejmujemy liczbę mniejszą. No to większą liczbą jest tutaj 2,37, od niej odejmujemy tą mniejszą, czyli odejmujemy minus 3,14. Skoro odejmujemy liczbę ujemną, no to minus i minus obok siebie daje nam plus, tak? Czyli mamy 2,37 plus 3,14. Obliczenie jest identyczne. Znów trzeba byłoby to sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli dokładnie to, co zapisaliśmy wyżej. Tak? Wynik to będzie też jak najbardziej 5,19/28, odpowiedź D. Kolejne zadanie. Różnica liczby przeciwnej do 2,2 i odwrotności liczby minus 1,14 jest równa. No to tak, trochę pogmatwane polecenie. Mamy tak, różnica, czyli na pewno będziemy odejmować. I teraz tak, są dwa pojęcia. Liczba przeciwna i odwrotność. Przypomnijmy, liczba przeciwna to taka, która ma przeciwny znak. Czyli w takim razie liczbą przeciwną do 2,2 będzie po prostu minus 2,2. Tak, po prostu zmieniamy znak z liczby dodatniej na ujemną i odwrotnie. Gdyby była liczba ujemna, to liczbą przeciwną do niej byłaby liczba dodatnia. I teraz tak, odwrotność liczby, odwrotnością liczby minus 1,14. Żeby odwrócić liczbę mieszaną, pamiętamy, że zawsze musimy ją sobie zamienić na ułamek niewłaściwy, tak? Czyli minus 1,14 w ułamku niewłaściwym to jest minus 5/4. I odwrotność, czyli odwracamy licznik z mianownikiem. Jak odwrócimy 5 z 4, no to otrzymujemy minus 4/5. Przypominam, że odwrotność nie zmienia nam znaku liczby, czyli jak była liczba ujemna, to odwrotność dalej jest liczbą ujemną. Czyli tak, jeszcze raz, co mamy tutaj zrobić? Mamy tutaj odjąć, tak, bo chcemy zbadać różnicę, liczby przeciwnej do 2,2, czyli liczbą przeciwną do 2,2 jest minus 2,2. Różnica, czyli minus, odejmujemy, odwrotność liczby minus 1,14. Odwrotnością minus 1,14 będą minus 4/5, czyli odejmujemy minus 4/5. W takim razie co otrzymujemy? 4/5 zamieniłem sobie tutaj w tym działaniu na ułamek dziesiętny. Dla uproszczenia będzie nam łatwiej tutaj zdecydowanie na dziesiętnych. 4/5 to jest inaczej 0,8, tak? Czyli 0,8. Minus i minus obok siebie.
daje nam plus, czyli w takim razie minus 2,2. Dwa minusy zamieniamy na plus 0,8. I minus 2,2 plus 0,8, tak? Czyli mamy dług minus 2,2 i do tego dodajemy, czyli w takim razie dług nam się umniejsza, prawda? Mamy, dodajemy do tego 0,8, otrzymujemy minus 1,4, czyli odpowiedź C. Zadanie 10. Zbiór liczb spełniających warunek, że x są mniejsze bądź równe 2, przedstawiono na rysunku. No i tutaj troszkę już wspomnieliśmy pokrótce przy okazji zadania 4 na temat zaznaczania tych przedziałów na osi liczbowej. Chcemy tutaj liczby, które są mniejsze bądź równe 2. Skoro bądź równe 2, no to w takim razie dwójka spełnia nam jak najbardziej ten warunek. W związku z tym kółeczko na dwójce będzie zamalowane. Z automatu możemy odrzucić zatem odpowiedzi A i C. I teraz tak, chcemy liczby, które będą mniejsze bądź równe 2. No to wiemy, że mniejsze od dwójki, no to jest 1, 0, tak, minus 1, minus 2, czyli mniejsze są na lewo od dwójki. Czyli w takim razie widzimy, że na lewo od dwójki zaznaczony jest przedział w przykładzie B, czyli to będzie w takim razie poprawna odpowiedź. Tak, chcemy liczby, które są mniejsze bądź równe 2, czyli kółeczko zamalowujemy. Na dwójce musi być kółeczko zamalowane, dlatego że jest bądź równe, dwójka wchodzi nam w skład tej nierówności. I skoro mniejsze są po lewej stronie tej osi, po lewej stronie dwójki na osi liczbowej, zatem mamy przedział, który jest narysowany w podpunkcie B. Dla przypomnienia tutaj w rameczce przypomniałem cztery możliwości, które mogą się pojawić. W pierwszym przykładzie mamy x mniejsze bądź równe 2, czyli to, co nam tutaj wyszło, tak? Dwójeczka, kółko zamalowane, bo jest bądź równe i lecimy z przedziałem w lewo, bo tam znajdują się liczby, które są mniejsze od dwójki. W drugim przypadku mamy x mniejsze od dwójki. No to mniejsze od dwójki oczywiście też lecimy z przedziałem w lewo od dwójki, ale kółko będzie puste już z tego względu właśnie, że tam będziemy mieli liczby, które są tylko i wyłącznie mniejsze od dwójki. Nie interesuje nas w tym momencie dwójka. W przykładzie trzecim mamy x większe bądź równe 2, skoro bądź równe kółko zamalowujemy i mają być większe od dwójki, zatem lecimy z przedziałem w prawą stronę. W czwartym przykładzie mamy liczby, które są większe od dwójki, tylko większe od dwójki, czyli zaznaczamy ten fakt kółkiem pustym, tak, otwartym, na dwójce kółko puste i chcemy liczby, które są większe od dwójki, czyli lecimy z przedziałem w prawą stronę od dwójki. Warto zapamiętać.